Cześć społeczności. W życiu każdego z nas pojawiają się czasem elfy, skrzaty, dobre wróżki, które pomagają nam odnaleźć się w różnych sytuacjach. Okazało się, że ja też mam swojego chcącego pozostać anonimowym elfa, który pomógł mi zrozumieć, jak działają pewne schematy w grze, dzięki czemu mogę się tą wiedzą podzielić z wami. A więc działajmy! W grze pojawił się nowy samolot generacji trzeciej. Pamiętajcie, aby dodać go do hangaru, ponieważ wszystkie samoloty składają się na sumę statystyk, które łączą się w całość, a następnie wykorzystywane są podczas marszu. Ulepszone samoloty oraz suma ich statystyk to ponad 500%, w zależności od tego, jak kto ma ulepszone samoloty. System formacji również jest powiązany z samolotami. Podczas ataków można wysłać dwa marsze z behemotami oraz samolotami, co daje nam teraz możliwości dwóch super silnych ataków. Wcześniej było to dosyć ryzykowne, aby atakować w ten sposób, bo wysyłając drugi samolot nie mieliśmy żadnej obrony w postaci jakiegokolwiek samolotu i to powodowało, że byliśmy łatwym celem dla przeciwnika. Nie mieliśmy statystyk obronnych z samolotów. Teraz możemy wysłać bez obaw dwa marsze, a trzeci samolot, pomimo słabego ulepszenia, da nam te same statystyki w obronie, co ten z lepszym z samolotem. Należy pamiętać również o tym, że w obronie będzie brać udział trzecia formacja bohaterów, więc warto zaopatrzyć się w dobry Tempest Arms, również aby wzmocnić swoje mury obronne. Update z samolotem na pewno da nam lepsze możliwości podczas gry w Doomsday przy Water Tanks oraz lepszą zabawę w innych wydarzeniach. Samolot w szturmie. Podczas samolotu istotne jest to, aby mieć tam nie tylko behemoty oraz ich określoną ilość, ale również samoloty z konkretnymi efektami lub inaczej systemami. Podczas ataku jesteśmy w stanie wykorzystać 6 takich bonusów z samolotu. Informacje te są wyświetlone podczas startu szturmu. Według tego, co możemy tutaj zaobserwować, możemy dołączyć samolotem z określonym efektem ikonki tylko w konkretnych ilościach. Przeważnie pierwsza ikonka to zawsze jest bonus od lidera szturmu. Pozostałe 5 systemów może dostarczyć nam osoba dołączająca. Przed kliknięciem dołącz do szturmu warto sprawdzić, czego brakuje, aby mieć więcej bonusów z aktywnych systemów podczas atakowania. Każdy samolot ma ikonkę oraz opis systemu z bonusami, które możemy przekazać liderowi rajdu dołączając do szturmu. Najbardziej pożądaną ikonką lub systemem jest nawigacja latarnia z samolotu atakujący żądlec. Bonus jak wzmocnienie ataku sojuszniczych żołnierzy o 260 punktów, czytaj 2,6%, to najlepszy profit, jaki możemy uzyskać od graczy dołączających. Inne systemy są już mniej ważne, ale zawsze możemy wykorzystać ten mały bonus, chociażby z samolotu generacji trzeciej, FA-1 Spectre, tak że będziemy mieć mniej rannych w walce. Wszyscy zawsze mieli taki cel, aby ulepszać samolot generacji pierwszej, atakujący żądlec, aby mieć ten bonus wzmocnienia ataku jak najwyższy. Po ukazaniu się nowego samolotu generacji trzeciej, FA-1 Spectre, nie ma już takiej potrzeby, aby męczyć się z ulepszaniem starego samolotu, by mieć lepszy bonus. Ulepszenie samolotu Spectre na minimum 2 gwiazdki powoduje, że ten sam bonus, który ma atakujący żądlec na maksimum, czyli na 6 gwiazdek, daje znacznie większe korzyści. W przypadku FA-1 Spectre jedna gwiazdka da nam 2,8% wzmocnienia ataku, a zrobiony na maksymalny poziom atakujący żądlec daje nam tylko 2,6%. Podczas atakowania to wzmocnienie ataku było zawsze 11,44% przy doskonałym układzie bonusów oraz ulepszonych na full samolotów. Teraz można ten wynik znacząco poprawić i gra tylko nowymi samolotami generacji trzeciej pozwoli nam osiągnąć wynik 22,5% wzmocnienia. Na chwilę obecną nie warto skupiać się już więcej na ulepszeniach starych samolotów, ponieważ są one po prostu słabe. Jeżeli chcesz mieć lepsze profity z atakowania solo oraz być graczem bardziej pożądanym w szturmach swoich liderów, ulepszaj FA-1 Spectre. Jeżeli jesteś liderem szturmów, również skup się na nowym samolocie.